Bardzo serdecznie i gorąco witam w murach Gościnnego Zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzisiaj razem z wami chciałbym przejść przez dość dokładne studium biblijne Starego i Nowego Testamentu w celu rozważenia kwestii stanu umarłych. Co dzieje się z osobami, które umierają? W jakim są stanie? Zbliża się przełom października a listopada. W całym naszym kraju ludzie będą udawać się na cmentarze, aby odwiedzić groby swoich bliskich, zmarłych. Przed nami święto zmarłych, święto zaduszek. Wszyscy będą rozważali kwestie przemijania. A przecież zrozumienie stanu umarłych, zrozumienie tego, co dzieje się po śmierci, czym jest stan śmierci, ma niezwykle istotne znaczenie dla właściwego zrozumienia nauk Pisma Świętego, tych prawd, które są zapisane w Starym i w Nowym Testamencie. Przed dzisiejszym rozważaniem chciałbym króciutko poprosić Boga o Jego prowadzenie, o Jego mądrość dla siebie i dla was wszystkich zgromadzonych przed komputerami, słuchających tych rozważań przez internet. Boże Święty, bardzo proszę, abyś dał mi mądrość, bym te wielkie prawdy Biblii mógł przedstawić jak najlepiej, zrozumiale, jasno i wyraźnie. Proszę też, aby wszystkie osoby, które będą oglądać i słuchać ten program, mogły na bazie Pisma Świętego właściwie pojąć Twój przekaz zapisany w Twoim natchnionym Słowie, wyjaśniającym stan umarłych. O Twoje błogosławieństwo i prowadzenie prosimy dla dzisiejszego rozważania. Amen. Starożytne ludy były przekonane o istnieniu życia pozagrobowego. Czy to byli Egipcjanie, czy Grecy, czy Rzymianie, czy też Persowie, czy Babilończycy, nawet Słowianie. Również i zdecydowana większość współczesnych religii jest przekonana o istnieniu życia pozagrobowego, czyli jakiejś formy egzystencji danej osoby po jego śmierci. Spójrzmy na Pismo Święte, na naukę Chrystusa, proroków i apostołów, na to, co Bóg nam przekazuje na kartach tej natchnionej księgi, jak te sprawy w rzeczywistości się mają. Jeśli możecie, weźcie razem ze mną Pismo Święte do rąk, otwierajcie teksty, które będę wskazywał, czytajcie razem ze mną, badajcie, analizujcie, sprawdzajcie, szukajcie. Pierwsza rzecz, którą ja wyczytałem w Piśmie Świętym, jest następująca. Otóż czytając Pismo Święte, wyczytałem, że jedyną istotą nieśmiertelną we wszechświecie to jest Bóg, to jest bóstwo, o którym czytamy w Starym i w Nowym Testamencie. Biblijne bóstwo jest przedstawione jako byt wieczny, jako byt nieśmiertelny, nie mający początku ani końca, a jednocześnie będące źródłem życia dla wszystkich stworzeń powołanych do istnienia. Chcę tu powołać się na teksty biblijne, dwa z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. A więc otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza i przeczytajmy 6 rozdział, werset 16. Apostoł zapisał: jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej,
którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej. Na samym początku pierwszego listu Pawła do Tymoteusza apostoł zapisał podobne słowa w pierwszym rozdziale i wersecie 17. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Tu apostoł określa Boga królem wieków. Ktoś, kto panuje nad czasem, ktoś, kto jest niezależny od czasu, ktoś, kto jest wieczny, no i oczywiście nieśmiertelny, mający życie sam w sobie. A więc jeśli Biblia uczy, że jedynie Bóg jest nieśmiertelny, to znaczy, że wszystko inne jest śmiertelne. Wszystko, cokolwiek nas otacza, co zostało powołane do istnienia przez Boga, jest śmiertelne. To znaczy dokładniej może być śmiertelne, jeżeli, i właśnie sobie za chwilkę o tym powiemy, jeśli nie będą egzystować w poszanowaniu praw Bożych. Dlatego, że wszystkie inteligentne stworzenia posiadają tak zwaną nieśmiertelność warunkową. Nie mają życia same w sobie. Otrzymały życie od Boga, ale życie to otrzymały na pewnych warunkach. Jeśli byty stworzone przez Boga, inteligentne byty stworzone przez Boga, egzystują w poszanowaniu praw Bożych, zachowują Boże wartości, dobra, miłości, sprawiedliwości i tak dalej. Byśmy mogli ogólnie powiedzieć, żyją zgodnie z Bożymi przykazaniami. Wtedy rzeczywiście mogą żyć wiecznie. Jeśli natomiast te Boże wartości, Boże zasady są ułamane, istoty te tracą nieśmiertelność warunkową. I to właśnie zdarzyło się ludziom, ludzkości, o czym sobie za chwilkę powiemy. Bo śmierć, której podlegamy my wszyscy żyjący na tej planecie, jest skutkiem grzechu, czyli inaczej mówiąc, nieprzestrzegania Bożych praw. W pierwszym liście Jana apostoł zapisał, że grzech jest łamaniem Bożego prawa. Łamanie Bożego prawa jest grzechem, a więc w wyniku łamania Bożych praw, w wyniku nieposłuszeństwa Bożej woli objawionej w Jego przykazaniach, ludzkość utraciła nieśmiertelność. Grzech doprowadził do zaistnienia śmierci na naszej planecie. O tym pisał apostoł Paweł w liście do Rzymian. I tutaj otwieram list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 5. I w 5 rozdziale czytam werset 12. List apostoła Pawła do Rzymian, 5 rozdział, werset 12. Przeto, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Upadek Adama i Ewy doprowadził do tego, że śmierć weszła na świat. A ponieważ my wszyscy grzeszymy, podobnie jak Adam i Ewa, jesteśmy objęci śmiercią. Grzech doprowadził do zaistnienia śmierci na naszej planecie. W wyniku tego starzejemy się i umieramy. Jedni umierają wcześniej na skutek nieszczęśliwych wypadków, chorób. Inni dożywają późnej starości,
ale wszyscy umieramy. Żegnamy naszych bliskich, płacząc, bardzo ich żałując, w głębokim smutku. Zadajemy sobie wtedy pytania, gdzie oni się udają, gdzie są, co teraz z nimi się stanie, kiedy ich ciało zostanie złożone do grobu, gdzie będą, czy w ogóle będą coś odczuwać, czy będą w ogóle czegoś świadomi, jaki będzie ich los. Chciałbym odpowiedzieć na te pytania na podstawie Pisma Świętego. Otwieram Księgę Hioba, jedną z najpiękniejszych ksiąg Starego Testamentu. I tam w Księdze Hioba odszukuję rozdział 14. W 14 rozdziale Księgi Hioba czytam wersety od 21 po 22. Brzmią one następująco. Jego dzieci zdobywają szacunek, lecz on o tym nie wie. Gdy żyją w poniżeniu, on na to nie zważa. Dopóki ma ciało, odczuwa ból. Dopóki jest w nim tchnienie, smuci się. To jest właśnie mowa o stanie umarłych. Tekst biblijny wyraźnie wskazuje, że zmarli o niczym nie wiedzą. Zmarli rodzice nie wiedzą, co się dzieje z ich dziećmi żyjącymi na ziemi. Zmarłe osoby nie odczuwają żadnego bólu. I oczywiście nie mają żadnych myśli, smutku, radości. Jest to stan niebytu, nieistnienia, kompletnej nieświadomości. Takich tekstów jest mnóstwo. Ja wybrałem 3. Drugim jest tekst zapisany w Księdze Psalmów. Jest to Psalm 146 i czytam werset od 3 po 4. Psalm 146 i od wersetu 3 po 4. Jest w tym psalmie następujący natchniony zapis. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Psalmista radzi nam, abyśmy nasze nadzieje pokładali nie w śmiertelnych ludziach, tylko w Bogu. Gdy człowiek kona, gdy opuszcza go duch, czyli życie, gdy wraca do prochu, bo z prochu powstał, jest napisane wyraźnie, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. W tym dniu, w dniu śmierci, ginie wszelka świadomość, wszelkie uczucia. Człowiek zapada się w sen niebytu, nieistnienia, kompletnej nieświadomości. Trzecim tekstem, który wybrałem, żeby przeczytać, jest tekst z Księgi Kaznodziei Salomona, księgi zwanej również Księgą Koheleta. W Księdze Kaznodziei Salomona interesuje nas rozdział 9 i czytam werset 5 po 6, a następnie 10. Wersety te brzmią następująco. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły
i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. I tu się na chwilkę zatrzymajmy. Każdy z nas jest świadomy, że przybywa nam lat, a ubywa sił. Starzejemy się i zbliżamy się do dnia swojej śmierci. Szczególnie mi te myśli są bliskie, ponieważ wybije mi już 60. A więc człowiek zbliża się ku końcowi swojej ziemskiej egzystencji. Nie wiem, ile lat Boża opatrzność pozwoli mi jeszcze żyć na tej ziemi. No ale to już jest, że tak powiem, ta końcówka, ten ostatni etap życia. Jesteśmy tego wszyscy świadomi, ale umarli, jak jest zapisane w Słowie Bożym, nic nie wiedzą. Pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem i coś nabroiłem, to babcia albo mama mówiła: Wiesiu, nie rób tego, bo tam dziadek widzi, bo tam ktoś widzi i tak dalej. Nie, tekst biblijny mówi, umarli nic nie wiedzą. Nie ma dla nich żadnej zapłaty, w sensie tym doczesnym, ziemskim. Koniec. Ich imię idzie w zapomnienie. To prawda. Odwiedzamy nieraz porzucone, zdewastowane, zapomniane groby, gdzieś tam będące na terenie naszego kraju. Nie wiadomo, kto w nich został pochowany, czyje szczątki tam spoczywają. Najczęściej oczywiście wszystko to jest również splądrowane. A co dopiero o miejscach pochówku ludzi, którzy żyli wieki, wieki, wieki temu. Ich imię idzie w zapomnienie. A co z ich miłością? Tekst biblijny mówi, że miłość także kończy się. Także nienawiść, także gorliwość. Nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. To jest bardzo ważne. Ludzie, którzy zmarli, nie mają żadnego udziału w czymkolwiek, co się dzieje pod słońcem na tej ziemi. Jeśli komuś się wydaje, że zmarli się objawiają żyjącym, jest to spirytyzm, jest to zwiedzenie, kiedy to demony przyjmują postać zmarłych, aby nas zwieść, wprowadzić w błąd, odciągnąć od zaufania do Słowa Bożego i skierować nas na niewłaściwą drogę. Zmarli o niczym nie wiedzą. Dlatego autor Księgi Kaznodziei Salomona w 10 wersecie, w 9 już, a nawet 8 napisał takie słowa. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem, bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jaki znosisz pod słońcem. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Korzystanie z życia nie jest grzechem. A więc korzystajmy z życia, korzystajmy z miłości małżeńskiej, korzystajmy z przyjemności, jakie niesie życie, oczywiście zgodnych z wolą Bożą, korzystajmy w pełni z życia. Bo kiedy zamkniemy oczy i zostaniemy pogrzebani, to tam w krainie umarłych nie ma już ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Tam jest po prostu nicość, niebyt, nieistnienie. Popatrzmy teraz na niektóre wypowiedzi Nowego Testamentu.
Skoro Stary Testament przedstawia stan umarłych jako niebyt, nieistnienie, kompletna nieświadomość, gdzie nie odczuwa się żadnych bodźców zewnętrznych, gdzie nie odczuwa się upływu czasu, gdzie po prostu nie ma jakiejkolwiek świadomości, bo to przecież wszystko umysł, nasze ciało, wszystko ulega rozkładowi, to przecież bardzo dobrym przykładem stanu umarłych jest głęboki sen. I właśnie Nowy Testament używa tego przykładu na określenie stanu śmierci. Takiego porównania używał Pan Jezus, jak również używali apostołowie. Otwieram teraz Nowy Testament, otwieram Ewangelię Jana i w Ewangelii Jana interesuje nas rozdział 11. Ewangelia Jana, rozdział 11. W rozdziale 11 opisana jest historia zmartwychwzbudzenia Łazarza. Bardzo przejmująca. Nie będziemy jej całej czytać. Przeczytam fragment od wersetu 11 po 14. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł mi Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. Jezus określał stan śmierci snem. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 8, mamy historię zmartwychwzbudzenia córki przełożonego synagogi w Kafarnaum. W 8 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy wersety 41 i 42. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała. Jair prosi Pana Jezusa o pomoc. Jego córka umiera. W międzyczasie córka zmarła. Dalszy tekst biblijny jest następujący, od wersetu 49. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc: Umarła twoja córka, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to, odpowiedział mu: Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi i Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: Nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: Dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej, czyli życie się jej wróciło, i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. To jest kolejny przypadek zapisany w Ewangeliach, kiedy Jezus określa stan śmierci snem. Zdarza się tak, że po ciężkim, pracowitym dniu jesteśmy tak zmęczeni, że kiedy położymy się do łóżka, to nawet nie wiemy, kiedy nam się, jak to się mówi popularnie, ginie świadomość, urywa się świadomość, a potem nagle rano się budzimy, nie odczuwając w ogóle upływu tych godzin nocnych. Tak samo wygląda śmierć.
pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, apostoł Paweł również używa podobnej terminologii na określenie stanu umarłych. Jest to 15 rozdział, czytam wersety od 3 po 6. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Paweł zapisał to, czego, o ile pamiętam, nie znajdziemy w Ewangeliach. Że Chrystus Pan po swoim zmartwychwstaniu ukazał się ponad 500 swoim wyznawcom. I Paweł zapisał, że niektórzy z tych ponad 500 wyznawców, którzy widzieli zmartwychwstałego Pana Jezusa, żyją nadal, ale niektórzy zasnęli. Nie używa apostoł Paweł słowa zmarli, tylko zasnęli, bo to jest bardzo trafne, bardzo mądre określenie stanu umarłych. Opinia publiczna, oczywiście nie dowierzając najczęściej przekazowi biblijnemu, stwierdza, a kto wie, jak tam jest? Przecież nikt stamtąd nie wrócił. Jestem zupełnie innego zdania. Uważam, że właśnie stamtąd niektórzy wrócili. Przykładem może być Łazarz. Przykładem może być ta córka przełożonego synagogi w Kafarnaum. Przykładem może być młodzieniec z Nain. Przykładem mogą być inne osoby zmartwychwzbudzone w czasach Starego Testamentu. Dlaczego zmartwychwzbudzeni nie poparli powszechnej doktryny o życiu po śmierci? Dlaczego ewangeliści, którzy opisują przypadki zmartwychwzbudzenia dokonane przez Pana Jezusa, nie opisali również tego, co mają ci ludzie do powiedzenia? Co miał do powiedzenia Łazarz, który już był w stanie rozkładu i został zmartwychwzbudzony? Zmartwychwzbudzeni nie mieli nic do powiedzenia, bo znajdowali się w stanie snu śmierci, w nicości, niebycie. Nigdzie nie byli i nic nie widzieli, więc nie mogli cokolwiek powiedzieć. Jedynie co by mogli powiedzieć, to nie wiem, nic nie pamiętam, nic nie odczuwam, o niczym po prostu nie wiem. Ale ukazują się nieraz książki starające się przekonać czytelnika, że istnieje jakaś forma życia po śmierci. Kiedyś, pamiętam, taka bardzo modna była książka napisana przez Moody'ego, Życie po życiu. Moi drodzy, dla mnie osobiście te książki są niewiarygodne. Z tego tytułu, z tej przyczyny, że na przykład Moody w swojej książce Życie po życiu opisuje przeżycia osób, które tak naprawdę nie umarły. One były w stanie śmierci klinicznej. Kiedy praca ich serca została zatrzymana, umysł był pozbawiony dopływu tlenu. Wskutek tego powstawały w umysłach tych ludzi różne obrazy. Ale ci ludzie nadal żyli i oni potem zostali przywróceni
po prostu do normalnego stanu. Więc oni nie są jakimkolwiek przykładem potwierdzającym istnienie jakiejkolwiek formy życia po śmierci. Gdyby ktoś na przykład spisał zeznania osób, które w stanie rozkładu były już, które już rok, pół roku, miesiąc były w stanie śmierci, no to byłoby to co innego. Ale nie ma takich sprawozdań. Dlatego, że stan umarłych to nicość. A przedstawiać przykłady przeżyć ludzi, którzy nie zmarli, aby udowodnić, że istnieje życie po śmierci, to jest naprawdę bajka dla naiwnych. Zastanówmy się nad kolejnym pytaniem. A dokąd zmarli będą spać snem śmierci? Czy w Piśmie Świętym znajdujemy jakąś odpowiedź na to pytanie? Tak. Na przykład w Księdze Hioba. W Księdze Hioba wracam do rozdziału 14. I tam pragnę przeczytać werset 10 i 12. Tekst brzmi następująco. Lecz gdy człowiek skona, leży bezwładny. A gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? I werset 12. Tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie, dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu. Bardzo ciekawy zapis. Człowiek, gdy się położy, czyli gdy umrze, nie wstanie. Jak długo nie wstanie? Tak długo, dopóki niebo nie przeminie. A kiedy niebo przeminie? Kiedy według proroc biblijnych historia tego świata dobiegnie końca. Kiedy Pan Jezus powróci na świat, widzialnie, majestatycznie, z wielką mocą i chwałą. Ogólnie, kiedy historia tego świata dobiegnie końca. Wtedy zmarli obudzą się ze swego snu śmierci. Pismo Święte uczy, że będą dwa zmartwychwstania. Jedno zmartwychwstanie sprawiedliwych i jedno zmartwychwstanie niesprawiedliwych. Dlatego, że sprawiedliwi zmartwychwstaną do życia wiecznego, a niesprawiedliwi zmartwychwstaną na sąd. Chcę się tutaj powołać na dwie wypowiedzi. Jedna ze Starego Testamentu, z Księgi Daniela, 12 rozdział i werset 2. Księga proroka Daniela, 12 rozdział i werset 2. Prorok zapisał, a wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi. Popatrzcie, Daniel używa tutaj takiego samego zwrotu na określenie stanu umarłych, jakiego używał Pan Jezus i apostołowie. A wielu z tych, którzy śpią, ich nie ma w piekle, ani w niebie, ani w czyśćcu. Oni śpią, śpią w prochu ziemi. Obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Mamy dwa zmartwychwstania. Wszyscy, którzy śpią w prochu ziemi, a więc i sprawiedliwi, i niesprawiedliwi, nie ma tu żadnego wyjątku, obudzą się. Obudzą się jedni do życia wiecznego, drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Jestem przekonany, że Pan Jezus często czytał Księgę Daniela i znał bardzo dobrze jej treść, ponieważ Pan Jezus, mówiąc o życiu wiecznym, no prawie że dosłownie zacytował tekst z Księgi Daniela,
podczas swojego nauczania. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale czytam werset 28 i 29. Są to słowa Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział: nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Rozumiemy, czym jest zmartwychwstanie do życia wiecznego, do zbawienia. Ale bliżej postarajmy się zrozumieć, czym jest zmartwychwstanie na sąd. Niesprawiedliwi zmartwychwstaną na sąd ostateczny. Sprawiedliwi nie podlegają sądowi ostatecznemu, dlatego że poprzez swoją wiarę i uświęcone życie otrzymali przebaczenie. Ich grzechy zostały zmyte krwią Chrystusa, a więc oni nie będą sądzeni. Oni otrzymali przebaczenie, dar życia wiecznego. Ci, którzy odrzucili oferowane im przez Boga zbawienie, oni staną przed sądem ostatecznym. W wyniku wyroku sądu ostatecznego zostaną skazani na śmierć wieczną. Czym jest śmierć wieczna? Zwana też w Biblii śmiercią drugą. Jest to wieczny niebyt, wieczne nieistnienie. Wszyscy umieramy śmiercią pierwszą, czyli śmiercią doczesną. Z tej śmierci każdy zmartwychwstanie. Oczywiście sprawiedliwi do życia wiecznego, niesprawiedliwi na sąd. Natomiast śmierć druga, śmierć wieczna, jest śmiercią bez żadnej nadziei i dotyczy tylko niesprawiedliwych. Jest drugą śmiercią, wiecznym nieistnieniem, wiecznym niebytem. I chciałbym tutaj przeczytać wypowiedzi Pisma Świętego na ten temat. Zacznijmy od Księgi Apokalipsy Świętego Jana, czyli Księgi Objawienia. W 20 rozdziale czytam werset 15, który brzmi następująco. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Tutaj ktoś może dokonać manipulacji, aby przekonać kogoś, że jest w tym tekście mowa o piekle. Bo jest mowa o tym, że ten niesprawiedliwy, którego imienia nie znaleziono w Księdze Żywota, jest wrzucony do jeziora ognistego. Ale moi drodzy, werset wcześniejszy, przeczytałem werset 15, werset wcześniejszy, 14, wyjaśnia, czym jest symbol jeziora ognistego. Jan zapisał: i śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Księga Apokalipsy jest księgą, gdzie rzeczywistości zostały oddane w różnych metaforach, symbolicznych obrazach. I tutaj rzeczywista druga śmierć, śmierć wieczna, niebyt, nieistnienie, jest przedstawiony w formie jeziora ognistego. Być wrzuconym do jeziora ognistego nie znaczy być wrzuconym do piekła. Być wrzuconym do jeziora ognistego znaczy podlegać drugiej śmierci, być unicestwionym, przestać istnieć na zawsze. W 21 rozdziale Księgi Apokalipsy i wersecie 8 znowu Jan odnosi się do drugiej śmierci, pisząc następujące słowa.
udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców. Będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Zapis biblijny wyraźnie tłumaczy. Jezioro płonące ogniem i siarką jest symbolem śmierci drugiej, wiecznego niebytu, wiecznego nieistnienia. Popatrzmy teraz na Księgę Apokalipsy, drugi rozdział i werset 11, gdzie Pan Jezus wypowiada się następująco. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. To była Apokalipsa, drugi rozdział, werset 11. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Ten, kto zwycięży, ten, kto wygra życie wieczne, nie będzie podlegał śmierci wiecznej. Popatrzmy na ostatnią księgę Starego Testamentu. Jest to księga proroka Malachiasza. W księdze proroka Malachiasza zaintrygował mnie trzeci rozdział i werset 19, który jest w swojej treści całkowicie zgodny z przesłaniem księgi Apokalipsy. Przedstawia ostateczny los niesprawiedliwych, tak samo jak księga Apokalipsy. Czytam trzeci rozdział, werset 19 księgi Malachiasza. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Nie jest to piekło w powszechnym pojęciu jako miejsce mąk wiecznych. Ponieważ ten tekst nie mówi, że niesprawiedliwi będą paleni bez końca, tylko ten tekst mówi, że oni zostaną spaleni, popiół po nich jedynie pozostanie. Jest jeszcze jeden ciekawy tekst w Starym Testamencie, który zgadza się z przekazem księgi Apokalipsy, z przekazem również księgi Malachiasza, księga Abdiasza. Księga Abdiasza, strona 984 i czytam werset 15 po 16. Prorok Abdiasz zapisał takie słowa. To jest księga, która sama w sobie jest jednym rozdziałem, 15-16 werset. Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z Tobą. Odpłata za Twoje postępki spadnie na Twoją głowę. Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody, pić będą i chłeptać. I teraz. I będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Tekst biblijny mówi, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Czyli jest tutaj mowa o zupełnym unicestwieniu. Jest używany tutaj w teologii wyraz anihilacja, całkowite unicestwienie, niebyt. Taki jest ostateczny stan niesprawiedliwych. Starożytne narody wierzyły w życie po śmierci. W życie po śmierci wierzyli Egipcjanie, wierzyli Fenicjanie, wierzyli Aramejczycy, Babilończycy, Asyryjczycy. Wszystkie starożytne narody, które otaczały, sąsiadowały z Izraelem. Ale właśnie w czasach biblijnych ten jeden mały naród, Izrael, widział
w tych wierzeniach zwiedzenie. I zupełnie daleki był takim poglądom. Dzisiaj zdecydowana większość religii chrześcijańskich jest przekonana w jakąkolwiek formę istnienia dalszej egzystencji po śmierci danej jednostki, tej jednostki po jej śmierci doczesnej. Nie wierzę w to. Śmierć nie jest przeprowadzką z jednego świata w drugi świat. Śmierć nie jest zmianą miejsca pobytu i nie jest zmianą formy egzystencji. Śmierć w Biblii to jest śmierć, czyli niebyt, nieistnienie. Cieszę się, że w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w tej kwestii jest właściwe, biblijne, głębokie zrozumienie. Izraelscy prorocy, żydowskie święte księgi, Jezus Chrystus i apostołowie księgi Nowego Testamentu uczą, że śmierć to sen. Zmarli znajdują się w stanie niebytu, nieistnienia, zupełnego unicestwienia. Nie ma ich. Nie odczuwają upływu czasu ani żadnych bodźców. O niczym nie wiedzą. Nie są czegokolwiek świadomi. W ogóle nasze organizmy, łącznie z mózgiem, ulegają rozkładowi w grobie. Sprawiedliwi zmarli zmartwychwstaną do życia wiecznego. Niesprawiedliwi zmarli zmartwychwstaną na sąd. I tam na sądzie ostatecznym potępieni umrą drugą śmiercią, czyli śmiercią wieczną. Będą unicestwieni na zawsze. Tak jak zapisał prorok Abdiasz, będzie tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Te zrozumienie stanu umarłych rzeczywiście potwierdził Pan Jezus Chrystus. Głosili je apostołowie i nauczał cały Kościół apostolski w pierwszym wieku. I w ogóle chrześcijanie mniej więcej do IV wieku naszej ery. W IV wieku naszej ery sytuacja zaczyna się zmieniać, kiedy odstępstwo od biblijnych zasad Pisma Świętego wchodzi do Kościoła chrześcijańskiego. Te prawdy zostały zapisane w księgach Nowego Testamentu o stanie umarłych. Możemy je przeczytać. Dlatego osobiście uważam, że wszystkie religie nauczające o istnieniu duszy nieśmiertelnej lub w ogóle o jakiejkolwiek formie życia po śmierci, czy to o piekle, czy to o czyśćcu, czy o niebie, czy o reinkarnacji, czy w ogóle jakichś innych formach egzystencji po śmierci, są w błędzie. Ich doktryny, ich zasady wiary nie są wiarygodne, bo nie są zgodne z Pismem Świętym. Dziękuję Wam za uwagę. Gdy spotkamy się następnym razem, omówimy sobie kolejne kwestie dotyczące tego zagadnienia. Zachęcam wszystkich do przestudiowania dokładnego tego tematu i do zobaczenia kolejnym razem. Amen.